Dzisiaj o te 3 punkty było chyba bardzo ciężko. Resovia postawiła mocne warunki, szybko doskakiwała do was, przez co mieliście bardzo mało miejsca na boisku na rozgrywanie. Tak, wiedzieliśmy już przed meczem, że będzie bardzo ciężko, mimo że Resovia dużo tych punktów nie łapała. To widzieliśmy, że potrafią grać w piłkę i gdzieś tam jakiś przypadek decydował o tym, że te punkty tracili, więc byliśmy na to przygotowani. Podeszliśmy do tego z dużym zaangażowaniem i to dzisiaj było najważniejsze. Druga połowa, no trzeba przyznać, to przewaga Resovii, ale tak z boku patrząc, no nie mieli chyba takich konkretnych okazji poza tym uderzeniem w poprzeczkę. No przewaga Resovii była widoczna, aczkolwiek dla nich to jest przewaga, dla nas to jest po prostu defensywa. My się dobrze czujemy w tym elemencie gry i może podświadomie to się gdzieś cofnęliśmy, ale ciągle kontrolowaliśmy mecz, graliśmy z kontry i było blisko nawet, żebyśmy podwyższyli ten wynik. Za wami też bardzo ciężki tydzień, daleki wyjazd do Łodzi, do Olsztyna. Chyba to bardzo ważne, że kończycie go zwycięstwem. No za nami parę ciężkich tygodni, bo same wyjazdy. Cieszymy się, że w końcu prawdopodobnie wrócimy grać do Sącza. Więc na pewno się cieszymy, że tyle punktów udało nam się zebrać na tych wyjazdach, bo przypomnę, że to jeździmy, praktycznie wracamy i znowu mamy wyjazd. Więc naprawdę nie jest to łatwe, a mamy naprawdę dużo punktów i z tego się cieszymy. Dzięki i powodzenia dalej. Dzięki.